Witaj. Jest listopad. Popołudnie. Słońce się schowało. Jednak jest piękny dzień i chcę Ci powiedzieć coś bardzo ważnego. Choć energia Ziemi od 23 września schodzi w głąb Ziemi, podobnie jak teraz soki z przyrody, z drzew schodzą w dół, po to, żeby właśnie, zwłaszcza w listopadzie, dosięgnąć głębin, by 4 grudnia odrobinę zacząć się podnosić już w kierunku Ziemi, to jednak pytanie, czy mogę korzystać z energii przyrody? Oczywiście tak. Znalazłam takie piękne miejsce. Jeśli w Twojej okolicy lub kiedykolwiek spotkasz miejsce, które jest trochę na wzgórzu, no trochę więcej nad poziomem morza niż przeciętne miasta na nizinach, i jeszcze dookoła są stare drzewa. W centralnym miejscu takiego koła jest bardzo dobra energia. Właśnie ja tutaj byłam parę dni temu, właściwie 2 dni temu, i zrodził mi się pomysł, żeby Ci o tym powiedzieć. Bo można sobie, żeby się tak szybko odnaleźć w sobie, z tego zgiełku życiowego, postać w takim kręgu. Potem ja, właściwie za każdym razem, kiedy wchodzę w nowe miejsce, witam się z nim. Zaczęłam witać się z każdym drzewem. Zaczęłam rozmawiać z duchami natury. I nie wiedziałam jeszcze, co zrobię. Nie wiedziałam, jak wykorzystać miejsce, to wspaniałe miejsce, choć stałam i czułam, że następuje we mnie coraz większa harmonia. I raptem, kiedy zaczęłam rozmawiać z duchami natury, pokazały mi, które jest drzewo dla mnie. I warto się kierować taką intuicją. Nie każde drzewo jest dla każdego. Nie każde miejsce jest dla każdego. I dopiero kiedy podeszłam do drzewa, bo tu zostało mi to wskazane, chcę Ci pokazać, jak korzystać z tego drzewa. Od najstarszych dziejów mówi się, że kobieta to drzewo. Drzewo to kobieta. Co to oznacza? To oznacza, że mamy korzenie do głębin, do ziemi energetycznej i do ziemi duchowej, do Gai i do Tary. I kiedy zsynchronizowałam się z tym drzewem, bo soku w nim jest już coraz mniej, energii też, ale kiedy zapuszczam te swoje korzenie, scalam się z drzewem i płynę po tych korzeniach w głąb, i to zaczynam odczuwać energię drzewa i ziemi. I teraz zauważyłam właśnie 2 dni temu, że więcej czasu musiało upłynąć właśnie teraz w listopadzie, niż to było wcześniej, zanim energia ziemi odpływała w głąb ziemi. Czyli tak w naturze odpływ to. Czyli jeśli chcemy pozyskać energię, przytulamy się plecami po integracji z drzewem, przytulamy się do plecami i zaczynamy, poddajemy się bardzo, mamy się bardzo rozluźnić, porozmawiać z drzewem, bo to jest istota żywa. Prosimy o tą integrację, o pomoc w tym, właściwie to nie jest pomoc, o scalenie, o poprowadzenie, żeby ten duch tego drzewa, bo każde drzewo ma swego ducha, ma swoje duchy natury, każdy kamień ma swoje duchy natury. I wówczas płyniemy w dół. Kiedy podnosimy, nasz oddech idzie w dół i kiedy bierzemy wdech, idziemy do góry, scalamy się z drzewem, jestem drzewem i zaczynam pracować jak drzewo. Oddycham i jak windą płynie energia do góry i z wydechem luźnym schodzi w dół.
nawet zimą to można robić. Dziękuję.